Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Konstytucja przetrwała niecały rok, ale idee tej konstytucji trwają do dzisiaj. Podobnie jest z waszą służbą. To jest służba, którą wykonujecie na rzecz społeczeństwa. Dziękuję wam, szanowni druhowie, za wszystko to, co działacie. Te działania ratownicze, jak i również za tą działalność statutową w Ochotniczych Straży Pożarnych. Pod oddziały baczność! Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, dzień i w nocy ratujecie ludzkie życie, mienie. U nas każda jednostka jest specyficzna, każda jednostka działa inaczej. Każda jednostka działa, można powiedzieć, po swojemu, ale w sumie wszyscy są podporządkowani pod jeden system. I bardzo się cieszę, że te jednostki razem współdziałają, razem wykonują te niezwykle ważne zadania. Ale jest jedna rzecz, która jest niezwykle istotna i ważna. Może być remiza, może być sprzęt, może być samochód, ale co z tego, jakby nie było ludzi? Ludzie są w tym przypadku najważniejsi i za to wam dziękuję, że jesteście razem, że razem możemy pracować, że wykonujemy te zadania, które są niezwykle ważne dla społeczeństwa. Do działu baczność! I życzę wam dalszego, dynamicznego rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych, a wam osobiście dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Dziękuję za uwagę. Drodzy druhowie, kieruję do was słowa uznania za waszą pracę, codzienną pracę. Jesteście przykładem, jak w dzisiejszych czasach można, a nawet trzeba godnie sprawować swoje obowiązki. Aby ten dzień dawał wam siły w życiu codziennym, a także przyniósł spełnienie oczekiwań i planów.